Już wychodzimy stąd. Czekajcie, tylko. I teraz tak, już wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, z tej strony mamy taki widok. Tutaj są nasi, którzy nic nie robią. Tu się nic nie dzieje i tu są kampery. Słuchajcie, witajcie w tym nowym, kolejnym dniu. Jesteśmy na plaży Katisima w Grecji. Całą ekipą z Polski. Benek, Sansovan i nie wiem, ale oni mają trzech obserwujących, także nie wiem, mówili, że kiedyś będą sławni, tak? Z przodu też stoją Polacy, więc ja powiem szczerze, że na tyle kamperów, co tutaj jest, chyba z 5 albo 6 jest z Polski. Więc na plaży w Katisima Polacy ją totalnie zdominowali. Ale słuchajcie, tak z danych statystycznych, już wam mówię, 30 kwietnia 2024 roku, plaża totalnie przed sezonem, ale to tydzień przed sezonem. Są gdzieś pojedyncze parasolki i wany jeszcze mogą sobie stać. No w sezonie wany już tak tutaj nie poszaleją, więc to jest ten ta wyższość, którą można tutaj zobaczyć, że przed sezonem i po sezonie możemy sobie siedzieć na najpiękniejszych plażach, chilloutować się. Ja wam powiem, no jest patelnia niemiłosierna. Mare o tym błękitnym kolorze, jeszcze troszkę zimniejsze, bo to zawsze jest po zimie chłodne. A i ten, na pewno słyszycie ten wszędobylski dźwięk piłowania. Chłopaki przychodzą do pracy o 9 i zaczynają lecieć. Tu wszystko, że tak powiem, całe ekipy remontowo-budowlane pracują w każdym lokalu, a w niektórych lokalach już pokończyły, już są otwarte. My za chwilę będziemy szli do takiego lokalu. Tu wam chcę pokazać polski van, polską ekipę, ale zobaczcie ten charakterystyczny motyw, tak? Chyba każdy pamięta tą pocztówkę, widokówkę. To drzewko jest mega, mega znane, tak? Ja bym powiedział tak, no my na razie na totalnym wielkim spontanie. O nie, tutaj już tak piłują, że nic z tego nie wyjdzie. Idę się schować tam dalej. Szczerze, to myśmy do Grecji przyjechali, totalnie niezapowiedziana podróż to była, totalnie przez to przypadek. Mieliśmy w ogóle jechać w innym kierunku. Mieliśmy lecieć na Hiszpanię w poszukiwaniu nieruchomości. No ale o tym to w przyszłości. A teraz tak, żeśmy tutaj i Szczepan, nasz znajomy, jest ten Sansovana. Który bardzo często podróżował do Slowersami po Sardynii. Zaproponował nam ten wyjazd do Grecji na wielkim spontanie w Nadarzynie. No i tak jakoś się złożyło, że zamiast na Hiszpanię, to przylecieliśmy w tym kierunku. Powiem tak, pogodowo nie żałujemy, naprawdę pogodowo nie żałujemy. No Grecja tuż przed sezonem, no i sami widzicie, wygląda nieziemsko. No i ten taki tak zwany weekend majowy potencjalnie może być udany. Nie chwalę dnia przed zachodem słońca, bo to już nieraz człowiek pochwalił, potem żałował. Ale jak na razie do tej pory, no poza tym incydentem, który wczoraj miał miejsce i żeśmy zaklinowali Benka i po prostu dantejskie sceny się działy w górskim miasteczku. Śmierć widziałem w oczach i też w oczach innych ludzi, którzy chcieli wykonać na mnie różne tam rzeczy. No to jest super. Nawet motory były fajne.
Słuchajcie, my tu za chwilę posiedzimy, pewno jakąś chwilkę, 2 tygodnie, no i polecimy dalej, a tymczasem wybieramy się tutaj zakosztować jakichś atrakcji, no bo jak sami widzicie, w lewo i w prawo jest ich mnóstwo. Całą ekipą idziemy do Kopla. Ta Riviera się tuninguje chyba na sobotę, ale za to tutaj, gdzie my teraz idziemy, tutaj całą ekipą, czy tak, co to będziemy robić? Zażywać kąpieli basenowych. Wzięliśmy też nasze mydełka i szampony do włosów, żeby się wykąpać. Także w cenie piwka można już tutaj zrobić wszystko. Bardzo miła, sympatyczna knajpka. Szukamy sobie miejsca. Tutaj jest basenik, Kopla. Muzyka jest silence, taka fajna, cichutka. Bardzo miły, sympatyczny lokalik. No i tak jak myślę, że tutaj będziemy popołudnia spędzać. Zobaczymy, ile tu będziemy na tej plaży, ale na pewno... Oj, i co? No, już leżaki chwycili, więc ja muszę zobaczyć. To muszę tak trochę... No płyń, ty w miejscu stoisz. Ej. Halo. Poczekaj. Na co? Bo mi mówili, że tu jest popas. A ty z głębi? Ale nie ma tu na do góry idzie w ogóle do ręki. No to teraz mi to mówić? No mówiłam, ale przy schodach było płytnie, bo ja próbowałam... Ja myślałam, że mój mąż umie pływać, nie? Ty Szczepa stawał, ręka do góry w ogóle znikał, nie? Tu jest tak głęboko? No bez sensu, ja kupiłam kółką, mówię, nie no, Szczepa, nie wejdę, kurde, żeby było 1,5 metra na metru, ale nie płynęła. Podróż mnie zmęczyła. Tam jest ciepło. Dobra, wy tu cierpcie. Pokażę wam parę kadrów, jak to wygląda tutaj w kierunku plaży. Bardzo miły, sympatyczny lokalik. I raczej tutaj będziemy spędzać. O, już wiem nawet, gdzie będziemy sobie dzisiaj tutaj siedzieć. Zobaczcie, takie stoliki dla całej grupy. No, jest sztos. Stoliczek. A teraz tak jeszcze pokażę wam od tamtej strony. Więc tak, są tu prysznice, przebieralnie, no wszystko, tak? Można tu tak się zrelaksować. Na końcu wykąpać. I teraz tak, uwaga, w cenie. Wszystko w cenie piwa. Bierzecie piwko i korzystacie z tego lokaliku. Jak widać, tu są bary z drinkami, tam są kawki, tu jest bar z drinkami eleganckie, Cuba Libre, mój ulubiony. Muzyczka jest chilloutowa, jak widzicie, jeszcze tam są ich leżaki. Także w dniu dzisiejszym na bank tutaj sobie posiedzimy. Czy będziemy jedli tu obiad? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, ale zobaczymy. No tak jak mówię, jeden wielki spontan. No w tym momencie, gdyby nie ta klamka, którą mam do zrobienia. A zresztą wam za chwilę powiem, o co chodzi z tą klamką. Słuchajcie, opowiem wam tą historię, którą dzisiaj się akurat przytrafiła. Z klameczką. Wy podziwiacie widoki, a ja opowiadam. Siedziałem akurat przed kamperem i podziwiałem ten błękit, który faktycznie tu jak widzicie na załączonym obrazku, można cały czas podziwiać. Piękne słoneczko. No i, że tak powiem, nuda. Nic nie robi człowiek, odpoczywa. Silence, muzyczka delikatna w tle. No i wchodzi Adrianka i się pyta, co robisz? A ja mówię, no nic nie robię, nudzę się. A ona, fuh, i klamka wyrwana, klamka, że tak powiem, zacięta. Ona mówi, o, widzisz, już masz co robić. Normalnie kopara mi opadła. Przyszła, zepsuła klamkę i poszła.
No i faktycznie już jest zajęcie. Hasło padło, ahoj przygodo, co zrobić. No i zabawa naprawienia klamki. Ja wam powiem, że ja na tym van life'ie to nauczę się wszystkiego, ale dosłownie wszystkiego, tak? Nie miałem bladego pojęcia, jak tą klamkę naprawić, bo to tam mechanizm w środku wypadł. No a jak się okazało po rozkręceniu, delikatnym rywaniu, wyrywaniu, okazało się, że no, trochę taki, no wyskoczyło, no nieszczęśliwie wyskoczyła gdzieś ta sprężynka, zeszła sobie, no trochę w chwili obecnej jeszcze to jest, że tak powiem, rozkrojone w powijakach, no bo myśmy wyrwali się tutaj na basenie ochłodzić się. Jak mówiłem, te lokale, ten i tamten następny, są to bardzo ekskluzywne lokale i za cenę piwa można sobie tutaj wziąć leżaczek i sobie siedzieć. No już mówię, no piwko kosztuje 6 euro, więc myśmy wzięli 2 piwka, litr mineralnej, żeby było dłużej posiedzieć. No i 15 euro przyszło rachunku. No i sobie tak leżymy, odpoczywamy na załączonym obrazku. Fajnie, prawda? No i powiem tak, o taki van life walczyłem. No dzisiaj już słoneczko się pomału chyli ku zachodowi. Może być taki zachód za chmurką, ale chciałem wam pokazać ten oto moment. Zobaczcie, jest plaża i stoi sobie kamperek. Tutaj sobie stoją lutki. Znaczy kamperki sobie stoją. O, i tu jest Benio. Cyk. I teraz patrzcie, jaki jest motyw, co tu się dzieje. No, mistrzostwo świata, co? Zobaczcie, never ending story na tej plaży. I wszyscy tu stoją twarzą do słońca, teraz każdy są tak zwane ciche zajęcia. A jeszcze wam powiem jedną rzecz. Wieczorem tu wszystkie kampery świecą lampkami i świeczkami. Jest już taka ciemna noc, bo to jest ciemna noc. No kamera to już nic nie chwyci. Ale jest tak ciemna noc, gwiazdy nad nami i wszyscy z takimi lampeczkami siedzą. Boże, jak to po prostu niesamowicie wygląda. No i plaża jest niedostępna, jakby się ktoś pytał, w sezonie. Plaża jest niedostępna w sezonie, można tylko przed sezonem i po sezonie. No i to są właśnie takie pozytywne i negatywne uroki podróżowania po przed sezonem i po. Bo powiedzmy, przed sezonem jeszcze jest wszystko pozamykane, no ale przed sezonem jest, wszystkie miejscówki są dostępne, tak? Nie przeciągając struny. No, ja na dzisiaj już będę kończył, bo być może zaczniemy jakąś delikatną polską biesiadę, tak oczywiście cichą, bez żadnych tych. Jeżeli coś będzie, to wam chętnie pokażę. Do jutra. Witajcie. Serdecznie, gorąco wszystkich pozdrawiamy z tej cudownej plaży w Grecji. Z takich danych statystycznych ja wam powiem, że dziś jest 1 maja. Godzina teraz jest 8:24. Szczerze, tutaj wszyscy o tej porze śpią. I myśmy też mieli spać. No ale w związku z hasłem takim pod tytułem Ahoj przygodo, mamy kolejną przygodę, która spowodowała, że prawie za chwilę będziemy gotowi do wyjazdu. Słuchajcie, zatankowaliśmy tutaj na tej plaży słonej wody do kampera.
I dzisiaj żeśmy się, wczoraj żeśmy zatankowali, już nie było takiej okazji, żeby się kapnąć, a dzisiaj z rana Adrianka zrobiła kawę i wiecie, jak smakuje kawa ze słonej wody? Wierzcie mi, nie chcecie się przekonać, ale myśmy dopiero po trzecim łyku stwierdzili, że z kawą coś jest nie tak. I to była taka sytuacja, w której ta Adrianka się odezwała: ta woda jest słona. I ja już wiedziałem, że to nie jest zepsute mleko wlane do kawy, tylko już wiedziałem. No i co? I prawda jest taka, że mamy do spuszczenia 100 litrów wody. Jednocześnie musimy gdzieś na to przepłukać. No to jak tu wszyscy tak smacznie sobie odpoczywają, no to będę 8:25, jak widać na tej plaży. Jak tu jeszcze wszyscy się budzą do życia, z lewej i z prawej strony, to powiem wam, my już jesteśmy zwarci, gotowi, ale czekamy, żeby tutaj jeszcze sąsiad Szczepan wstał, ten Sansonowan, żeby nam tą miejscówkę, że tak powiem, bo my zostawiamy stoliczek, krzesełko, no i lecimy przeeksplorować wyspę za wodą. A tak z ciekawostek wam powiem, że w tym gadzie chłop ma 18. 4 18. 4 18 tylko w moim samochodzie. To jest teraz trendy, to jest teraz modzie. Drogi na Lewkadzie, jak widzicie na załączonym obrazku, są kręte, są cała masa serpentyn pod górkę i z górki. Tutaj jest po prostu serpentyna za serpentyną. Są też piękne miejsca widokowe, no ale jak widzicie, no trzeba tu wszędzie uważać, bo teraz jest bardzo wąski przesmyk i ja tu się z innym samochodem nie minę, a jeszcze jest zakręt na dodatek. Zwróćcie uwagę, jaka sytuacja. Więc tu na Lewkadzie z drogami jest różnie. Proszę, kolejna serpentyna, na wprost są ule, a my tutaj tak delikatnie, pomału. Na zakrętach są szersze zakręty, więc się ktoś minie, ale znowu cały czas pionowo do góry i zobaczcie, i kończy się to kolejnym zakrętem, który muszę brać z tej strony, licząc na to, że z góry nic nie jedzie. I chwała Bogu, że to jest taka pora. A, jechało! Więc po tych drogach się jeździ powoli i ostrożnie. Jednak żeśmy się zatrzymali, mieliśmy prosto jechać po wodę, no ale po drodze taki panoramic view. I zobaczcie, kurczę, w ogóle jak, ale to ogień, ale ogień. Idzie moja principessa. Proszę, zobaczcie to. Będzie fotostop. O kurczę, i jeszcze ktoś w takim miejscu zrobił sobie restaurant kafe o nazwie Panoramic View. Dobra, a więc ahoj przygodo, jedziemy po wodę. Tutaj trzeba ostrożnie jeździć mimo wszystko, no bo my sobie tu tak jechaliśmy drogą i nagle miasteczko nam wyrosło, które zobaczcie, no tutaj się w tym miasteczku nic nie minie, nic. Ja nie wiem, a to ja w szoku jestem, jaka wolna, wąska uliczka i jeszcze tu ludzie mieszkają po obu stronach. Im normalnie drzwi wychodzą na ulicę. Oni mają drzwi z domu, mają na ulicę. Ja w szoku. Mam nadzieję, że w tym miasteczku nie będziemy tankować wody. Tu jest woda, czekaj. Nie, to coś było, to z wodą, ale nie, to przecież ja się nam... Bo market, jaka akcja! Co jest grane? Ja patrzę, bo mam tu lusterko. Ja wiem, że tu marzec, jest wszystko jasne. Jadę 3 na godzinę. Słowo 3 na godzinę jest dosłownie. Patrz, jaki zakręt ostry.
No dobra, no to jeżeli to jest miasteczko i w sezonie tu ktoś by chciał się w nim zatrzymać, to tylko motorem. My na pewno dobrze jedziemy? To na pewno jest taka ta główna ulica? Nie wygląda to. Ej, a myśmy nigdzie nie zjechali przecież. Byliście już na cmentarzu kamperem? My też nie byliśmy. Kto tutaj stwierdził, że tutaj można wodę nabrać? Tu jest kranik, proszę. I ktoś stwierdził na Park Fortnite, że tutaj można nabrać wodę w tym miejscu. Nie wierzę w to. Nie, to nie jest to miejsce. GPS musiał nam coś pomieszać. Dobra. Miejscówka spokojna, cicha. No nie wiem, co więcej o niej powiedzieć. Jest nawet śmietnik. Ale jednak zrezygnujemy. Przyjechaliśmy po wodę. Oczywiście przy okazji tankujemy sobie gaz, bo okazało się, że jest gaz, ale powiem wam tak, z wszystkich końcówek, jakie mam ze sobą, oczywiście nie mam takiej oto końcóweczki. Z wszystkich końcówek, jakie kurczę mam, okazało się, że brakuje mi takiej końcóweczki, więc widzicie, że jeszcze jest potrzebna taka końcóweczka. No super, ekstra, bo bez tego nawet bym nie zatankował. No ale widzę, że tutaj mistrzowie są przygotowani na kamperzystów. No, gaz mamy tutaj zatankowany, chwała Bogu. Na stacji bez problemu można dostać wodę, wystarczy zagadać. Tu mamy naszych znajomych z Bielska. Spotkaliśmy, teraz mamy wymianę doświadczeń i miejscówek, która tutaj jest, gdzie pojechać, no bo oni tu już jako starzy weterani pokazują, gdzie jechać. A my tankujemy teraz wodę do wszystkich możliwych baniaków, które mamy i będziemy jechać do naszych, którzy pewno jeszcze śpią i się rano jak wstaną, to się dowiedzą, że tam nie ma wody, bo jest woda słona. Misja woda wykonana. 110% sukcesu, zatankowaliśmy wodę nawet do dodatkowych banieczek. Przyznam się szczerze, że na tej stacji nie trzeba było płacić za wodę. Jak mówię, przy okazji udało nam się zatankować gaz. Zatankowaliśmy gaz, no i teraz niestety mamy powrót do naszych ziomków. Pogoda jest taka, słoneczko jest za chmurką, więc musimy sprawdzić, jak ta pogoda nam się tutaj będzie sprzyjała. Niestety, słuchajcie, wyprawa po wodę to było 26 km w jedną stronę. 26 km. No ale tak, czego ja się dzisiaj nauczyłem? Sprawdzać językiem wodę, którą będę tankował. Zwłaszcza, gdy jest obrazek narysowany woda do nóg. Jeżeli zobaczę obrazek, że woda jest do nóg, na pewno ją skosztuję w przyszłości językiem. Oszczędzi mi to wyprawy za złotym runem. Wylądowaliśmy. Wylądowaliśmy na samym dole, na plaży Gialos. Ona jest troszkę zniszczona, ale na dzikusy jest idealna. Droga do niej jest taka... Droga jest pod tytułem Milion Serpentyn w dół. Jest delikatne słońce za chmurką, bo zaczyna nam się pogoda tutaj chmurzyć, tak? I z tego, co już żeśmy wyczaili teraz na prognozie pogody, chyba będzie jakieś opady deszczu tutaj będziemy mieli. Więc teraz też będziemy musieli się zastanowić, w którą stronę pojedziemy z ekipą. A tutaj chcę zobaczyć, jak to wygląda ta plaża, bo raczej na tą plażę nie będziemy ekipy ściągać. Chociaż jest tu takie silent i cisza, ale powiem wam, że ten dojazd na tą plażę to mocno zniechęca, bo nie dość, że pionowo w dół
milionem milionem zakrętów zjeżdżamy, no to jeszcze zaraz będziemy musieli się wspinać pod górę, a nasz fart polegał na tym, że nie ma tutaj dzisiaj żadnego ruchu. Powiedzmy, jest to taka niedziela, w której jeszcze wszyscy sobie tam śpią. Więc mogliśmy, powiedzmy, na spokojnie zbadać teren. Jest tu bodajże 3 kampery. Tam stoi. No, ja tu zaraz, jak zawsze, puścimy drona. No i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Może to nie będzie ona w pełnej okazałości. No, ale powiem wam, że jak na takiego dzikusa, żeby sobie tutaj dzionek zaliczyć na niej, to dlaczego nie? No, no też właśnie dlatego przyjechaliśmy zobaczyć ją i przekonać się na własne. Ale wszystko na to wskazuje, że na niej nie zostaniemy. Chociaż jest toj, więc uwaga, kota można by było po legalu wyprowadzić. Właśnie popuścili żeśmy drona przed chwilą, no a teraz będziemy się wspinać do góry drogą chyba 4 km. Ja nie wam powiem tak, no zjazd i podjazd jest taką trudną drogą. Za 2,5 km skręć. Czy warto na tą plażę tak przyjechać? No jak ktoś chce zaliczyć wszystkie plaże na Lefkadzie, to na pewno tak. Ale jeżeli możecie ją opuścić, to ja bym ją opuścił, bo no jest trudna do zdobycia ta plaża, a wszystko w zależności czym jedziecie. Im większym kamperem będziecie jechać, tym będziecie mieli tutaj gorzej naprawdę, bo te zakręty są po 180 stopni i jeszcze wąskie i trzeba liczyć na to, że z góry nikt nie jedzie, bo naprawdę to jest taki jakby droga troli, chociaż szczerze droga troli była łatwiejsza. Tak bym to powiedział, no bo tu mam takie zakręty, no trasa widokowa jest bardzo ładna, bardzo ładna. No ale jedzie się, no i poszła na bok. Ciebie mam pokazać? Pokazywałem drogę. Aha, drogę dobrze, to sobie utniesz ten kawałek, tak. Nic się nie stało. I teraz tak. No my teraz praktycznie mega do góry pod dużym skosem jedziemy, pod bardzo dużym skosem będziemy się wspinać. No, jak wiecie, spalanie jest olbrzymie w takich momentach, więc na pewno nie przyjeżdżajcie tutaj z pustym bakiem, bo trzeba będzie na piechotę iść po paliwo. Dla mnie najgorsze w tym momencie są te właśnie zakręty, takie mega ostre i na pionowym podjeździe do góry. Zresztą tutaj każdy znak was ostrzega, że to jest 180 i ja muszę na przeciwległy pas jechać. Dobra, lecimy na plażę, gdzie stoi grupa Monachium i tam będziemy się zastanawiać, co dalej. Okazało się, że znowu żeśmy pobłądzili. Dzisiaj mamy taki fantastyczny dzień na błądzenie. Znowu źle skręciłem. Mając dwie nawigacje znów źle skręciłem, ale w tym momencie już nie żałuję, bo wjeżdżamy w piękne miasteczko. Masz mało przygód, widzę. Też tak, chyba będzie wąsko, jak myślisz? To jest dzień pełen przygód, ale zobaczcie, jak ktoś na wybudował. Jakie wspaniałe miasteczko i ja mi się wydaje, że to karma powoduje, że my dzisiaj błądzimy. Bo ale za co ta karma jest? Za to, że masz cudownego męża. No. O! Zobacz, ale fantastyczny. Tuśmy nie jechali już z tym miasteczkiem.
takie stare domy, tak. Ale no popatrz jakie stare. Tu se pan drzwi otworzył i ja może go poproszę. Patrz na te krzesła tutaj. Boże, co to mówi? To jest restauracja. Tak, to jest restauracja. To mam uważaj na ten daszek. Cudne greckie miasteczko położone wysoko w górach. Każdy z nich ma widok na Ocean Blue, ale no jest takie wąziutkie i znów Radocha, że tylko dwa auta z naprzeciwka jechały. A my chyba już teraz na dobrej drodze. Ale może jeszcze się pomylić. Istnieje takie prawdopodobieństwo, że... Dobra, już się boję, co ten dzień dzisiaj przyniesie. No, powiem, że ten dzień to faktycznie dzień pełen wrażeń, bo ledwo żeśmy tutaj przyjechali. Porobiliśmy sobie tam swoje rzeczy na komputerku, trzeba było troszkę popracować, mimo tego, że jest 1 maja, no to i tak trzeba gdzieś tam swoje rzeczy porobić, odpoczynek odpoczynkiem, ale praca musi być zrobiona. No i prawda jest taka, że team zadecydował, że jedziemy do Porto Caciki, więc zbieramy się. Jest tak zwane szybkie pakowanie, rach, ciach, ciach i w drogę. Ja tu widzę, że został mi jeszcze tylko podjazd, którego właśnie zapomniałem. No i będziemy lecieć na tą najsłynniejszą plażę na Lefkadzie, Porto Caciki. A z racji tego, że idzie zmiana pogody, prawdopodobnie, no bo to tak gdzieś tam się zaczęło chmurzyć, na pogodę żeśmy popatrzyli, że będzie chyba coś tam zaczynało padać nawet zacznie padać, no to będziemy się zastanawiać, w którym kierunku będziemy uderzać. Więc szykują się poważne zmiany planów. Ale widzę, że tu każdy dzień to przygoda, więc się boję pomyśleć, jak to będzie wyglądało dalej. A to dosłownie schodzi chmura z tego. Jak to w ogóle zaraz będziemy jechać w chmurze. Patrz, tu przed nami widać dosłownie, patrz na zakręcie, widać jak chmura schodzi. Jaki widok! Co się dzieje? Ja nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Jak przecież na Tenerife żeśmy też. Nie pamiętam. W Teide, nie pamiętasz? W Teide? Tak, no. Jechaliśmy w chmurze. Ale tylko że ta na nas schodzi, a myśmy tam już jechali w chmurze. Kurde, ja co za droga w ogóle, no nie. Słuchajcie, lecimy do Porto Caciki. Kto był, to już wie. Ale zjazd tutaj to jest jedna wielka przygoda. Serpentyny ostre. Chwała Bogu, że to jest jednokierunkowe. Tak, że te serpentyny są jednokierunkowe. Mm-hmm. Ale mimo wszystko, no. Zobacz. Pionowo w dół. Ale dosłownie, słuchajcie, pionowo w dół i od razu na samym dole jest zakręt. 180 stopni, bo dlaczego nie? Okej, dobra, jesteśmy tam. A więc dzisiejszy dzień po wielu perypetiach kończymy na Porto Caciki. Kacyki. Też. To był głos Adrianki. I teraz uwaga, ja muszę tak zrobić delikatnie. Czy ja wykręcę, czy ten słupek zawadzę? Wykręciłem. Ja bym mnie dzisiaj nie zdziwił, jakbyś zawadził ten słupek.
Dobra. A te kamienie po co tu są? Teraz uwaga, żeby ludzie nie parkowali wzdłuż tego, bo są tacy mili, że nawet potrafią tu zaparkować wzdłuż. I teraz szukamy naszego ziomka, który tutaj jest, a mówił, że miejsce też jest i że tutaj się gdzieś wciśniemy. Będziemy liczyli na łód szczęścia. Osiągnąłeś cel. Szczepan jest. Jest Szczepan. Macha, macha. 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 Mamy miejscóweczkę. Szczepan nam tutaj ogarnął. Jest dobrze. Jest dobrze. No dobra. Słuchajcie, zobaczcie. Mamy to. Dlatego widoku, żeśmy tu dzisiaj przyjechali. Pewno nie tylko my. Ten widok nam będzie towarzyszył, nie wiem, jutro na pewno, chyba że faktycznie się rozpada, bo nie wiadomo jak to wygląda. No i tak wygląda nasza miejscóweczka, tutaj stoimy, tam jest Szczepan już rozlokowany, my tutaj żeśmy wyciągnęli krzesełka, ogólnie tu są wszędzie kampery na całej długości. Ja spróbuję to Wam pokazać za chwilę z drona, jak to wygląda. Ale że samo żeśmy przyjechali, no to będziemy, że tak powiem, piść. Ale tam było groźnie. Groźnie było, bo groźnie tam było. Rozwaliło by kampera. No i teraz tak, zobaczcie, jak to wygląda. Tak kamperki wyglądają. Tak stoją. Więc tu jeszcze przyjedzie Dawid. Jak Dawid przyjedzie, jest duże prawdopodobieństwo, że się zmieści w to miejsce, lub będzie musiał łapać któreś z tych miejsc, tak? Ale jak wygląda sytuacja? Ci, co są na plaży, teraz wyjeżdżają, a kampery przyjeżdżają, tak? Kampery przyjeżdżają tutaj na noc, więc wszystko, co było na plaży, zaraz to zwolni. Nie wiem, jak będzie jutrzejszy dzień wyglądał tutaj. Nie wiemy. Na razie tak naprawdę za nic żeśmy nie zapłacili. Być może ktoś przyjdzie i złoi tu jakąś kasę za to, że sobie tak stoimy. Nie wiem, ale zobaczymy. No, całe szczęście, że mamy taką możliwość bycia w tym miejscu, bo jest obecnie mocno kupowane. Im bliżej sezonu, jednak sami już tu widzicie dużo, dużo więcej zajętego miejsca.